Cześć, jak się masz? Nie nagrywałem od... Nie wiem, kiedy ostatnio nagrałem. Ja nie wiem, kiedy ja ostatnio cokolwiek nagrywałem. Nie wyjaśnię ci, że mnie nagrywałem. Może dlatego, że nie miałem ochoty, albo nie miałem kiedy. Bo jest taki u mnie w domu jest taki problem, że wszyscy zawsze są bardzo głośno i jak ja nagrywam, to muszę być koniecznie sam. Dlatego, że jak nie będę sam, to będą jakieś gówniane hałasy, które będą mi psuły vlog. Chciałem nagrać, ale mi się nie udało. No dobra, to nieprawda, nie chciało mi się nagrywać, ale przynajmniej wiesz, jak to jest u mnie z dźwiękiem. Szczególnie, że nie mam mikrofonu i od poprzedniego vlogu nagrywam dźwięk z telefonu. I teraz właśnie zacząłem nagrywać i nie mam żadnego pomysłu, o czym gadać, więc... Nie wiem, o czym będę gadał. Praktycznie nigdy nie mam żadnego pomysłu, żeby o czym będę gadał. Założyłem sobie Aska i tam dostaję strasznie idiotyczne pytanie. Jakbyś chciał mi zadać jakieś idiotyczne pytanie, to możesz mi to napisać gdzieś tutaj. I gdzieś tutaj to jest mój Snapchat. A tutaj jest mój Instagram, tutaj jest mój fanpage na Facebooku, a tutaj jest zdjęcie mojego psa. A tutaj to link do kanału Radosława Kotarskiego. A tutaj, ty już mało miejsca, a tutaj jest link do filmiku, w którym dziecko się przewraca i uderza głową o lód. A tu jest zdjęcie Jennifer Lopez. W ogóle Jennifer Lopez jest strasznie stara już, a nawet nie wiedziałem, ona ma ponad chyba 40. Nie mówię, że 40-latcy są starzy, ale jak na kogoś, kto robi piosenkę Booty razem z Iggy Azaleą, to jest trochę stara, nie? Przecież nawet Eminem dojrzewa, a ona nie. W ogóle w tym roku wyszło pełno piosenek o dupach. 23, Bang Bang Bang, Anaconda, Booty, no i tyle. I w tym roku takim największym chwytem marketingowym jest dupa. Nie wiem dlaczego, ludzie zaczęli zwracać uwagę na to, że niektórzy ludzie mają dupy. W sensie wcześniej nikt nie wiedział o ich istnieniu. Wcześniej dupa była takim mitologicznym stworzeniem. Słyszysz, jak moja siostra krzyczy? To dupa była mitycznym stworzeniem, o którym nikt nie wiedział o istnieniu. A ja ci powiem dlaczego. Nikt nigdy nie widział swojej dupy. Chyba, że w lustrze albo na zdjęciu. I w sumie, gdyby ktoś zrobił zdjęcie twojej dupy i tak, żebyś tego nie widział, potem byś pokazała, to byś powiedział, że to jest dupa, ale byś nie był w stanie powiedzieć, kogo to jest dupa. A na przykład swoich rąk jesteś w stanie rozpoznać. Czyli dupa to wcześniej nie była tak czynną częścią człowieka, jak teraz jest. Poza tym waga, jaką dają teraz dupą, jest ogromna. Prawie tak ogromna, jak te dupy. Bo Nicki Minaj przesadza. I tak, wymawia się Nicki Minaj, a nie Nicki Minaj. Nie mówię tego dlatego, że jestem jej super fanem, tylko dlatego, że lubię, jak ludzie wymawiają rzeczy poprawnie. Nicki Minaj. 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 I by the way, jak powiesz przy mnie Nicki Minaj, to ja się na ciebie nie obrażę, ani nic, tylko fajnie by było, gdybyś mówił tak, jak wypada powiedzieć. Bo gdybyś miał na imię... No, i zauważyłem w tym roku, że wszystko, że nie tylko te dupy stają się ogromne i bardzo zbyt wysoko wartościowane, ale też iPhony stały się ogromne. To przez to, że szukali inspiracji w czymś. Tim Cook obejrzał pierwszy lepszy teledysk. Dobra, może nie lepszy, ale pierwszy teledysk, a to była Anaconda. I on stwierdził, i musi zadzwonić mi jakiś budzik. Czekaj, zaraz wracam. Dupy stały się bardzo wartościową częścią ciała człowieka i stały się też ogromne. Może dlatego, żeby te telefony były proporcjonalne do twojej tylnej kieszeni. Coś jeszcze stało się duże? Nie wiem. Samsungi w sumie zawsze były duże. I jeszcze te HTC One Max? I one też stały się większe, co nie? I praktycznie wszystko staje się coraz większe i niedługo będzie tak, że my będziemy w porównaniu do wszystkiego strasznie mali. W ogóle cokolwiek byś nie porównał do dupy Nicki Minaj, to jest małe. Gdybyś porównał Burj Khalifa, czy to jakoś tak? No, ten największy budynek na świecie. A Burj Khalifa jest wysoki, a Khalifa jest high. Poza tym Wiz Khalifa wygląda jak taki Burj Khalifa, bo on jest chudy i... na haju. I ten żart stał się tak idiotyczny, że... Halo? Idziesz do sklepu? Dobra, no mogę iść. To zaraz?
To chodź, mogłeś wyjść teraz, no. Tym razem to Sebastian przeszkodził moim nagrywaniu. Jej, ale super. Co się dzieje z tym? Co jest? Co się dzieje? Ja nie wierzę, co to jest? W ogóle dostałem od mojej siostry dinozaura, a potem ona wyrwała mu głowę. I rozkminiałem, że u dinozaura jest takie miejsce na klocka Lego. Widzisz? I on sobie tutaj siedzi. Możesz go sobie tak na lajcie włożyć i ten, i on będzie sobie siedział. Każdy dinozaur tak ma, to jest wbudowana cecha dinozaura. Że możesz tam sobie włożyć klocka Lego i on sobie tam może, nie wiem, mieszkać, może mieć rodzinę i dzieci. Dobra, ja idę z sobą do sklepu i zaraz wracam. El Sharavi? No dobra, on ma fajne włosy. On ma taki krsz, nie? Taki krsz. Obejrzeliśmy sobie meczyk i teraz sobie siedzę tutaj z Sepkiem. Mogę ci pokazać? No to teraz siedzimy sobie tutaj z Sepkiem. I tak jak każde przyzwoite dziecko, którym ja się opiekuję, czyli Sebastian, to włączyłem mu FIFA i teraz będę sobie gadał do kamery, która jest krzywo ustawiona i nic nie poradzę na to. I zupełnie nie pamiętam... Shit! Dobra, zupełnie nie pamiętam, o czym gadałem, więc zaczniemy jakiś nowy, super ciekawy temat. A mianowicie, Anna Przybylska nie żyje. No, nie wiem czy wiesz, ale pełno takich... gwiazd ma taki chwyt marketingowy, że umierają. Wtedy stają się 50 razy bardziej sławni. I to nie chodzi o to, że ja hejtuję Annę Przybylską. Ona ma na imię Anna? Joanna. Anna Przybylska? Joanna. Nie wiem, sprawdźmy. Kto ostatnio umarł? Nie będzie to zapytał, kto ostatnio... No. Ja się z niej śmieję, ale nie mam nic do Anny Przybylskiej, Joanny Przybylskiej, Marii Przybylskiej, nie wiem jak ona się nazywa. Mi się wydaje, że jest Anna, albo Joanna. No. I wiele gwiazd robi taki chwyt marketingowy, że umierają, żeby stać się bardziej sławni. Największa gwiazda, która to zrobiła, to był na przykład Bin Laden. Jak umarł, nagle wszyscy wiedzieli, kim jest, gdzie jest, ile miał lat, co w swoim życiu osiągnął, ile zbudował, ile zburzył, chociaż tego drugiego było naprawdę dużo więcej, że wiesz, że pow, no. W ogóle do dzisiaj pamiętam to, ten, jak to zaczęło lecieć w wiadomości. Oglądałem właśnie Dragon Balla i była taka, przerwali jakby transmisję Dragon Balla na takie ważniejsze wiadomości jakby. No, teraz w ogóle rozkminiłem, że jest takie strasznie duże podobieństwo między Dragon Balla i Ebola. Dragon Bola. Ebola. No, nieważne. Aibo. Jakaś taka rozszerzona wersja no. Eboli, że Dragon Ebola. Dragon Ebola. I masz taką gorączkę skóry i zamieniasz się w smoka. Teraz już ten. Ziemia się kończy eboli. Tak? No, że już w paru krajach ten. Już nie ma całkowicie. A w ogóle w Brazylii chyba dwie osoby umarły na ebole. Kółko. Śmieszny motyw był taki, że mam nadzieję, że mam tego screena jeszcze zapisanego. Bijemy rekord polubień ku pamięci Anny Przybylskiej. Co, wyszukujesz, czy ma na imię Anna, czy Joanna? Anna, dobrze! Wytnij te wszystkie momenty, gdzie mówię się Joanna. No, no. No, a potem fanpage na Allegro. Nie, w sensie wiesz, jak uzbierają ileś tam ten, to sprzedadzą no, na no, Allegro. No. A zawsze jak ktoś umiera, to jest fanpage. Jak umarł. Tak. Jak Paul Walker umarł, to też było pełno fanpage'y. No. Był nawet fanpage no. Stop Porsche 911 Turbo. Boże. Nie widziałeś tego? Nie. Było Stop Porsche 911 Turbo i było zdjęcie jego rozbitego Porsche i że ten samochód uśmiercił największą gwiazdę międzynarodowego kina. Tak naprawdę, to że umarł wcale nie czyni go największą gwiazdą międzynarodowego kina. Myślicie mu znicze. To nie jest tak, że jak umiera, to staje się lepszym człowiekiem. Dla przykładu, znowu przytoczę przykład gwiazdy, jaką był Bin Laden. Jak umarł, to nie stał się lepszym człowiekiem. Umarł, to stał się lepszym człowiekiem, bo się nie zabija. No, by the way, ten pozdrowienia dla Amy Winehouse, bo od ilu lat ona już nie pije? Cztery już, co? To jest ta od tego batona. Nie rozumiem. No bo to piosenka przy tym, jak się nazywa, tym batem się nazywa, Jezu. Kinder Bueno? No. I am a stupid down and I don't understand. No, to jest jej? No. Naprawdę? I'm stupid down and I don't understand, baby. Ja, a ja nie wiedziałem, że to jest jej. Ja. Jedyna piosenka, jaką znam... Nie, znasz jeszcze parę. To jest Black to Black, coś takiego. No.
and I'm stupid, bo... and I don't understand. Nie, bo ja wchodziłem kiedyś w te Black to Black i myślałem, że to jest jakaś jej wersja AC/DC i później się okazało, że to jest inna piosenka. Bo w AC/DC jest Back in Black, nie? To ona ma chyba Black on Black, coś takiego. A w ogóle już dzisiaj gadałem o piosenkach, jak ciebie nie było. Gdzie byłeś? Byłeś w domu, bo... Hena! Sari nie ma! Na mecz poszła! Z godzinę temu. Ty, w ogóle, która jest? Już mecz się chyba zaczął. A, tak. Ja gram mecz. No, to jak to skończysz, to obejrzymy. No, przegadaj. Na dwa to podzielmy. No. Ja, ale ci strzelił. No, pewnie nie umiem grać na ten gówno. No, z X-Menu. Dobra, włącz mecza, bo trzymaj. Tutaj się nie da grać w to gówno. No to czekaj, ja chwilę pogram. To będzie taki gameplay, tylko nie będziecie widzieli, co ja robię. To będzie, o, ale mu strzeliłem, widziałeś? Pa, 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 pa. Trzy bramki, jedną akcję. Ja, nie wierzę. Ja, no teraz przewrota, dawaj, dawaj. Neymar do Cristiano Ronaldo. No, Cristiano Ronaldinho do Ronaldinho. Ronaldo strzela, no nie, ja. No, szczęsno broni, to jest jednak. No dobra, koniec.